rekolekcjonista, kapłan, wykładowca, pisarz, gwiazda YouTube'a, etc., etc. O, szanowni Państwo, to kaznodziejstwo YouTube'owe to jest przyszłość i o to też, mam nadzieję, ksiądz po tym będzie chciał rozmawiać bez zbędnego czasu. A spotkanie jest oczywiście dzięki wspaniałemu wydawnictwu Esprit, które wydało książkę księdza profesora Między Chrystusem a Antychrystem, a temat ogólny spotkania, czy Antychryst jest już wśród nas. Szanowni Państwo, po spotkaniu będzie możliwość zakupienia książki księdza profesora, zresztą nie tylko tej, uzyskania autografu i porozmawiania i jeszcze na pewno innych spraw również. Zaczynajmy. Aha, ja się nie przedstawiłem. Tak, jestem skromny. Łukasz Karpiel, portal pch24.pl. Witam Państwa. Tak, to już mamy całą kurtuazję za sobą. Księże profesorze, właśnie, bo jak widziałem wpis, który wydawnictwo Esprit włożyło na jeden z mediów społecznościowych, konkretnie na Facebooku, zapowiadający nasze spotkanie, to mnóstwo komentarzy, mnóstwo, naprawdę mnóstwo. Część pewna wyrażająca radość, że oto ksiądz profesor jest z nami, będę, dojadę, przyjadę, o której, etc., ale bardzo dużo pytań takich, dobra, to kto to jest tym antychrystem? I bardzo wiele osób udziela odpowiedzi. Szanowni Państwo, te odpowiedzi są od prawa do lewa, od góry do dołu, od skosu w prawo do skosu w lewo. Co komu w duszy gra? No i ja mam takie pytanie, bo być może wśród Państwa też są osoby, które chciałyby się poznać tą odpowiedź na to pytanie. Księże profesorze, dowiemy się po tym spotkaniu, kto jest antychrystem? Witam serdecznie. Dziękuję za zaproszenie na ten piękny wieczór, miłe spotkanie. Wielokrotnie byłem tutaj, ale nigdy by mi do głowy nie przyszło, że będę mógł tutaj przeżywać wieczór autorski. Bardzo dziękuję także panu Piotrowi Mistachowiczowi i pani Agnieszce Rodziewicz, którzy reprezentują wydawnictwo Esprit, nie tylko za zorganizowanie tego spotkania, są patronami tego naszego wieczoru, ale także za to, że chcą wydawać takie książki i takich autorów jak ja. No, teraz odniosę się do pytania. No, rzeczywiście jest tak, że byłem zdziwiony, że padło pytanie, kto jest antychrystem, bo zwykle przyzwyczaiłem się już do odpowiedzi. Tak, to pytanie było odpowiedzi, było dużo, dużo więcej. Ktoś rzucił tylko temat. Ale nawet dzisiaj dostałem jedną taką sympatyczną, takiego sympatycznego SMS-a. Pozdrawiam, jestem w trakcie czytania twojej książki. Im dalej w lekturę, tym bardziej się utwierdzam w przekonaniu, że antychryst może ukrywać się pod sutanną. Pozdrowienia, proboszcz Świeradowa Zdroju. Od samego początku, odkąd sięga historia zajmowania się tą postacią, tą problematyką, była w historii myśli chrześcijańskiej właśnie taka tendencja do tego, żeby próbować zidentyfikować jakby na planszy dziejów, gdzie on jest, pod jaką postacią się chowa, więc na przykład w kościele pierwotnym utożsamiano antychrysta bardzo często z Neronem albo innym prześladowcą chrześcijan. Potem także w wiekach średnich często to było utożsamianie antychrysta na przykład z Mahometem, czyli z postaciami, które były groźne, które budziły dramat, ból, uderzały w Kościół, uderzały w Ewangelię. W naszych czasach bardziej to był Napoleon, w ubiegłym wieku no Hitler, Stalin, Beria. Potem w zależności od punktu siedzenia zmieniają się też poglądy, a więc na przykład w środowiskach protestanckich no, ulubioną postacią, z którą utożsamiano antychrysta, to był papież rzymski. No, w niektórych środowiskach do dzisiaj. Więc ja im bardziej zajmuję się tą problematyką, tym bardziej utwierdzam się w przekonaniu, że to jest błędny kierunek. Antychryst, jeśli przyjdzie, nie będzie konkretną postacią historyczną.
tylko będzie bardziej pewnym zjawiskiem, pewną tendencją, można było powiedzieć mainstreamem. Ja w tej książce mojej, którą popełniłem, bardziej przychylam się, powiedzmy, posługuję się porównaniem, że jeśli nadszedł już antychryst, to on będzie bardziej przypominał bombę drobinkową, która rozpryśnie się i my wszyscy będziemy w jakiś sposób infekowani, bo będziemy wdychać ten pył, tę truciznę, zwłaszcza, że jest to trucizna z przyklejonym uśmiechem do twarzy, z emblematem jestem waszym przyjacielem, sprzyjam wam. Przychodzę, żeby wam uczynić życie bardziej ludzkie, bardziej wygodne, bardziej godne nieraz. Antychryst jest specjalistą od przemawiania i od posługiwania się wielkimi pojęciami. No tak samo jak w Apokalipsie antychryst jest przyrównywany do dwóch bestii. Jedna wyłaniająca się z morza, druga z ziemi. Bestie mają to do siebie, że są z natury swojej straszne. Są przeciwnikami Chrystusa i Kościoła, zwłaszcza, że wyłaniają się po przegranej przez smoka wojny z niewiastą w 12 rozdziale Apokalipsy. Niewiastą jest Maryja, niewiastą jest Eklezja, Kościół. Szatan zostaje strącony i jest wściekły i idzie walczyć z tymi, którzy noszą w sobie przykazania Boże i świadectwo Chrystusa, mówi Apokalipsa. I nagle zaraz w następnej kolejności wyłaniają się te dwie postacie. Więc ja jestem za tym, żeby antychrysta nie utożsamiać z jedną postacią, zwłaszcza, że święty Jan w pierwszym liście swoim mówi, że antychrystów jest wielu. I z drugiej strony także, żeby nie utożsamiać antychrysta z szatanem, diabłem, bo antychryst jest narzędziem, osobowym narzędziem, którym posługuje się zły, żeby zasłonić Chrystusa. No to jest antymesjasz, to jest przeciwpomazaniec, czyli ten antyjezus, można było powiedzieć, czyli ten, którego należy prawdziwie wymienić, eliminując prawdziwego Chrystusa i stawiając na jego miejsce kogoś podobnego, tak żebyśmy się nie zorientowali. My chcieliśmy też te myśli wyrazić na okładce, gdzie jest Chrystus, wizerunek Chrystusa, nie tylko odwrócony, bo antychryst to jest ten, który działa w spak, czyli wszystko odwraca do góry nogami, ale też powiedzmy dawniej w przekroju była taka rozrywka umysłowa, wytęż wzrok i znajdź kilka szczegółów, nie? Więc tu tym szczegółem jest brak korony cierniowej, której nie ma antychryst, bo antychryst nie zamierza za nikogo umierać i antychryst nienawidzi krzyża. Mimo tego, że będzie proponował zbawienie tylko tak zwane alternatywne, inne. No. Jasne, dziękuję serdecznie. Właśnie wydaje się, że to jest dobry trop, bo chroni nas to przed takim trochę manichejskim widzeniem świata, że jest Chrystus i takim jego przeciwnikiem bezpośrednim, w sensie w tej samej wadze, jeśli można tak powiedzieć, staje antychryst. Czasami, kiedy mówi się o szatanie, nawet o diable, to też takie rozróżnienie się stawia, że gdyby to są równoważni przeciwnicy, którzy się ścierają i z tego będzie zwycięstwo i zwycięży Chrystus. A to nie są przeciwnicy tej samej wagi, tym bardziej antychryst wobec naszego Pana Jezusa Chrystusa. Gdybyśmy z tym się troszkę zmogli. To nie jest takie proste właśnie, że już arcybiskup Fulton Sheen, zaraz po zakończeniu wojny, słynny ewangelizator telewizyjny, amerykański kandydat na ołtarze, moim zdaniem jeden z najbardziej genialnych pasterzy, których mieliśmy w XX wieku, on też dużo miejsca poświęcał antychrystowi i zwracał uwagę na pewien szczegół, że antychryst będzie proponował rozwiązania religijne. Będzie proponował pewną, odwołując się do religijności, będzie uwodził religią, tylko że ona będzie pozbawiona krzyża. Że tam obietnica zbawienia, czy poprawienia sobie losu, czy nawet pewna strategia walki ze złem, przechodzi w inny sposób, niż proponował to prawdziwy Jezus Chrystus.
Czyli jakiego kościoła chciałby antychryst, albo jakiego kościoła jak będzie chciał stworzyć, albo tworzy kościół? No i antychryst oczywiście. Tak, właśnie. To jednym z przykładów jest kościół, ale właśnie antychryst jest wielkim oszustem. Jest uśmiechniętym trucicielem. Tak go opisywali i Robert Benson, i kardynał John Henry Newman wcześniej, i także Władimir Solowiow, i w tej chwili też o tym mówi papież Benedykt XVI. Ja na to zwracam uwagę nieustannie, moją własną uwagę, ale także innych. Proszę zwrócić uwagę na to, że Benedykt XVI obiecał wycofanie się w milczenie. I właściwie w większości przypadków jest konsekwentny. Swojej decyzji, jego decyzja o ustąpieniu z tronu Piotrowego i oddaniu się, jak on sam mówił, modlitwie i cierpieniu za Kościół, ta decyzja jest od czasu do czasu przerywana i tylko w najbardziej ważnych momentach. I właściwie w ostatnich 2 latach to papież Benedykt zdecydował się przerwać milczenie właściwie tylko z 2 powodów. Jednego powodu, żeby zająć stanowisko w sprawie korzeni kryzysu w Kościele i to było przy okazji rozmowy o ewentualnej rezygnacji z celibatu w Kościele katolickim, żeby celibat uczynić czymś fakultatywnym, czyli jeśli ktoś chce, to żyje w celibacie, jeśli nie, to wtedy decydujemy się na święcenie mężczyzn żonatych. A w drugim przypadku to był krótki wywiad udzielony Peterowi Zivaldowi do biografii, która wyszła 2 lata temu Benedykta XVI, gdzie właśnie Benedykt XVI odpowiedział w sposób paradoksalny na pytanie o powody swojej dymisji w 2013 roku. Gdzie dziennikarz, który ma do Benedykta XVI stosunek, można powiedzieć, duchowego synostwa, bo zawdzięcza Józefowi Ratzingerowi swoje własne nawrócenie. Mówię właśnie o Peterze Zivaldzie, i który poświęcił papieżowi wiele książek, on postanowił zrobić coś analogicznego, co wcześniej George Weigel uczynił w stosunku do Jana Pawła II, czyli oddać hołd wielkiemu, ważnemu papieżowi poprzez uczynienie, sporządzenie jego biografii, opowiedzenie jego życia. I właśnie wyszła biografia Benedykta XVI w 2020 roku i do niej został dołączony malutki, króciutki wywiad z Benedyktem XVI. I tam na pytanie, jakie były powody twojego ustąpienia, czy ulękłeś się afery VatiLeaks. Nie wiem, czy państwo pamiętacie, był problem wyciekania tajnych dokumentów z Watykanu. Czy ulękłeś się medialnej ofensywy związanej z grzechami pedofilii, których dopuszczali się niektórzy przedstawiciele Kościoła, a to szło obciążająco, takim potężnym ciężarem spadało na cały Kościół wtedy. Czy jeszcze jakiś inny powód, czy bank Watykański, problem finansowy? I wtedy papież Benedykt odpowiedział w ten sposób, że tak jakby przez ten wywiad się uśmiechnął i powiedział, tamte rzeczy co najwyżej mogą być przykre, ale nie mogłyby stanowić powodu do ustępowania z urzędu papieskiego. I zaczął mówić wtedy o nadchodzącej, narastającej dyktaturze antychrysta. I mówił właśnie, że na naszych oczach dzisiaj jest konstruowane pewne nowe credo, które jest kredem wyznaniem wiary antychrześcijańskim, że jakby budowane jest wszystko w spak w stosunku do tego, co do tej pory było ogłoszone jako Ewangelia, czyli słowo, które prowadzi do zbawienia. I Benedykt XVI mówił, że to, co do niedawna jeszcze było traktowane jako grzech śmiertelny, albo nawet postawa wołająca o pomstę do nieba, czyli coś ewidentnie złego, dzisiaj jest nie tylko usprawiedliwiane, ale podawane i przedstawiane jako walor, jako model wychowania, jako model kultury. Można przywołać w tej chwili, w zeszłym tygodniu Warszawa żyła w
festiwalem filmów pornograficznych. I to jeszcze w kinie, które do tej pory słynęło z najlepszych produkcji filmowych, bo to jest firma Gutek Film, która prezentowała zawsze filmy oscarowe, filmy z Cezarem, z wartościami, a tu nagle kilkudniowy festiwal pornografii i jeszcze dowiedziałem się w warszawskich liceach, wcześniej promowano tę imprezę, jakby zachęcając do wzięcia w niej udziału, mówiąc młodym ludziom, że to służy kultura dzisiaj. Oczywiście trzeba byłoby wziąć tę kulturę w cudzysłów. Bo kultura dzisiaj ma służyć temu, żeby człowiek oswoił się z własnym bądź cudzym ciałem, żeby zaprzyjaźnił się z własną bądź cudzą seksualnością, love is love. A potem ten cały bełkot, ten cały dyskurs kończył się jakby tym, o co chodzi naprawdę. Jeśli odczuwacie w związku z taką właśnie imprezą, odczuwacie dyskomfort, czy poczucie zażenowania, czy wstydu, to znaczy, że został wam przekazany kompleks religijny. Oczywiście w nawiasie, kto jest temu winien? Wasi rodzice, rodzina, kościoły. I w takim razie musicie się jak najszybciej od tego uwolnić. No to działa jak promienie rentgena na wyobraźnię młodych ludzi. Antychryst jest tym, który obraca wszystko w spak. Nie? Nie wiem, mogę jeszcze powiedzieć coś? Bo stwierdzam spotkanie. Bo na przykład inny przykład w tej chwili jest, co się dzieje na wschodzie. Na wschodzie dzieje się straszna, nieludzka wojna. Ja byłem pod wrażeniem, jeżdżąc zastępować 15 lat temu. Zastępować jednego mojego przyjaciela, który był proboszczem w Chorwacji. I tam poza przekazem medialnym nasłuchałem się bardzo wiele od ludzi, jak wyglądała wojna na Bałkanach w latach 90. Ludzie cywilizowani, posługujący się komórkami, i dojeżdżający na front samochodami, jak mi opowiadano, były parkingi przed strefą militarną, gdzie potem ludzie przebierali się w wojskowych i toczyli wojnę. I ludzie na początku XXI wieku w sercu Europy zabijali się pałkami do mordowania zwierząt. I wydawało się, że to już jest największa klęska ludzkości. Teraz mamy na Ukrainie wojnę, gdzie powiedzmy poziom brutalności, nieludzkości jest przekroczony we wszystkich możliwych sensach, znaczeniach. I teraz się dowiadujemy, że ze strony Rosjan ta wojna jest wojną świętą, że powody wytoczenia tej wojny Ukrainy są metafizyczne. Jeśli są powody metafizyczne, to znaczy, że Rosja w Ukrainie podjęła walkę ze złem. Tu się pojawia jeszcze figura Katechona. Katechon, który jest utożsamiany z Putinem i wielu, wydawałoby się, dziwolągów, filozofów, których byśmy rozpoznawali jako współcześni Rasputini. Tacy jak na przykład Aleksander Dugin, czy inni, którego książki są w tej chwili obowiązującą lekturą na Akademiach Sztuki Wojskowej w Rosji. Czyli wszyscy podoficerowie, oficerowie studiują geopolitykę sakralną Dugina. A może pisze, profesorze, dwa zdania, kim jest katechon, bo może to pojęcie akurat nie wszystkim musi być znane. Aha. Jeden z najstarszych fragmentów Nowego Testamentu to są dwa listy świętego Pawła Apostoła do Tesalonicza. To bibliści przyjmują. I w drugim liście Apostoła Narodów do Tesalonicza jest w pewnym momencie wyjaśniona sprawa czasów ostatecznych, czyli powrotu Chrystusa. I święty Paweł, mówiąc o powrocie Chrystusa, mówi, że chwalebne pojawienie się na nowo naszego Pana z aniołami będzie poprzedzone wielką apostazją. Apostazja to znaczy zerwanie więzi z Chrystusem i Kościołem. To był jeden z grzechów, jedna z postaw, która w Kościele pierwotnym wywoływała łzy. To nie tylko grzech, to jest osobiste
i także eklezjalne nieszczęście. Że ktoś po wielu latach bycia wprowadzanym do wiary i po wielokrotnym dawaniu świadectwa przywiązania do Chrystusa, nagle się go wyrzeka. Nagle z nim zrywa. I to w Kościele Pierwotnym najczęściej odbywało się pod naporem przymusu, bojaźni, zastraszenia, nawet utraty nie tylko mienia, ale życia. Natomiast dzisiaj mamy do czynienia z powszechną apostazją. Już ojciec Pio, najważniejszy spowiednik XX wieku, nie móc naruszyć tak zwanego forum internum, bo on był spowiednikiem, ale na swój sposób alarmował, ostrzegał świat, Kościół, teologów przed tak zwaną ukrytą apostazją, że ona się dokonuje już w pokoleniu wojennym, powojennym w Europie, ale w taki sposób, że ludzie zrywają z Chrystusem, zrywają z Kościołem, ale w sposób cichy, czyli tak jakby już nie przywiązywali do tego żadnej wagi, jakby to już nie wywoływało żadnych konsekwencji, po prostu ze wzruszeniem ramion, z absolutną obojętnością. Ciekawe, że Jan Paweł II w jednym z ostatnich dokumentów swoich, który nam zostawił z 2003 roku, Ecclesia in Europa, tak samo w punkcie 9 stawia tę samą diagnozę, że dzisiaj Europa choruje na cichą apostazję człowieka sytego, który żyje tak, jakby Boga już nie było. Bierze go w nawias, to znaczy już człowiek nawet nie chce walczyć z Bogiem. Już nawet nie ma ochoty na ateizm. Ateizm wymaga pewnego zadeklarowania się, pewnej postawy, pewnej walki. A tutaj tak jakby to już nie miało żadnego znaczenia. Jak możemy przejść do porządku dziennego, czy Bóg jest, czy Boga nie ma, to jest opcja, to jest rzecz obojętna. No jeden lubi gołębie, drugi lubi gry planszowe, trzeci lubi festiwale filmów pornograficznych, a czwarty lubi religię. No to jest takie podejście. Mamy do czynienia dzisiaj z powszechną apostazją, która obejmuje w Polsce najmłodsze pokolenie. To jest dramat, to jest wyzwanie. Ta postawa, to zjawisko zostało spotęgowane wieloma błędami, które zostały podjęte przy okazji pandemii. To już wrócimy tylko katechonem. Ale jeszcze katechon, nie? I święty Paweł mówi, że kiedy pojawi się atmosfera apostazji, czyli obniży się bardzo poziom miłości do Boga i w związku z tym także wychłodzą się relacje między ludźmi. Wtedy właśnie to będzie klimat sprzyjający do pojawienia się tak zwanego anomosa, czyli człowieka nieprawości. I święty Paweł, mówiąc o końcu czasów, mówi o trzech generalnych figurach. Powracający Chrystus na końcu czasów, chwalebny, a wcześniej pojawienie się anomosa, czyli człowieka nieprawości, oraz tajemniczy katechon. Tyle, tak samo nie wiemy, kim jest człowiek nieprawości i jaka będzie jego figura, sposób pojawienia się, oddziaływania na nas, tak samo nie wiemy, jaką postać przyjmie katechon, bo katechon to jest nazwa wzięta z języka greckiego, w którym został list świętego Pawła napisany i to dokładnie znaczy ten, który wstrzymuje. Ten, który powstrzymuje pojawienie się człowieka nieprawości, nastania nieprawości. Można byłoby się, wielu ludzi się interesowało, ja też się bardzo interesuję tym katechonem. Co to jest? Kto to jest? I dlaczego powstrzymuje? Bo na przykład rozmawiałem w zeszłym tygodniu z jednym dziennikarzem w Warszawie, który zna się właśnie na filozofii tej noworosyjskiej. I on mówi, no wielu mówi, ale po co ten katechon, skoro lepiej jest, niech szybko spadnie na nas to, co ma spaść, bo potem przecież nastąpi powrót Chrystusa. Czyli tak jakby ktoś opóźniając nastanie nieprawości, opóźniał pojawienie się Chrystusa. Natomiast znaczenie katechonu jest takie. I o tym mówiła na przykład Matka Boża Fatimie, że opóźnianie pojawienia się powszechnej apostazji i opóźnianie nastania człowieka nieprawości służy temu, żeby jak najwięcej ludzi uratować, obudzić, żeby jak najmniej ludzi poszło na zatracenie. Czyli to jest jakby czas ewangelizacji.
A potem przyjdzie nasz Zbawiciel, bo my tu nie jesteśmy po to, i ja tej książki też nie napisałem, żeby siebie i innych dołować, tylko stawiamy diagnozę, ale zawsze w moim sercu jest pragnienie, żeby żywić nadzieję i głosić nadzieję, bo Święty Paweł mówi, że kiedy przyjdzie Pan Jezus, On człowieka nieprawości, czyli antychrysta, uśmierci tchnieniem swoich ust. Co to znaczy? Ale czasem się też trzeba wystraszyć. Nie na darmo jest napisane, że bojaźń Boża początkiem mądrości, a Matka Boża Fatimie, to jak ksiądz profesor wspomniał, też była na współczesne standardy bardzo taka niedelikatna, kiedy pokazywała dzieciom piekło, przerażającą wizję. To dzisiaj myślę, że taki obraz by już tak nie przeszedł w szkole czy gdzieś, że tutaj taki brak delikatności i co może obrażać, bo te dzieci autentycznie się przeraziły, więc ten strach bywa też błogosławiony. Ja mam takie pytanie do tego książki. Przepraszam, ja myślę, że tylko wrażliwość taka niewinna może mieć z tym obawy, bo dzieci dzisiaj oglądają takie rzeczy, że myślę, że jakby dzisiaj zobaczyły wizję piekła, to by myślały, że to są wściekli i szybcy dziewięć. Ale gdyby to było piekło przez księdza zaprezentowane, to na pewno by ktoś napisał, że ksiądz straszy piekłem. Nie. Co wolno wojewodzie, to tak. Księżom i kościołowi. Nie. To w tym kontekście mówię. Przecież były takie skargi na katechetów i tak dalej, tak. Że straszą dzieci i tak dalej. To mi oczywiście chodziło. Ja mam pytanie jeszcze a propos takich pojęć jak wolność, miłość, miłosierdzie. W kontekście właśnie tego, jako antychryst i szatana, który odwraca, który jest małpą Pana Boga. Ja myślę, że tutaj, nie oczywiście z wiele innych, ale myślę, że te trzy główne pojęcia są przez szatana i przez jego narzędzia jakoś, jest próba odwrócenia na swoją korzyść. Tu miłość, miłosierdzie i wolność. Mają być przede wszystkim zagospodarowane te pojęcia, czyli użyte do celów przeciwnych niż zbawienie. Powiem jeszcze tak, że jakby celem antychrysta jest nie tylko odwiedzenie naszej uwagi od prawdziwego Chrystusa i zastąpienie go czymś zamiast, czyli uśmiechniętym oszustem, ale celem antychrysta jest też przekonanie nas, że istnieje tylko ten świat, że innego nie ma. W związku z tym także antychryst robi wszystko, żebyśmy uwierzyli, że eschatologia już wyszła z mody, że to było znamie pewnego etapu historii myśli chrześcijańskiej, ale dzisiaj się już tym nie zajmujemy. Dzisiaj do Watykanu na konferencje naukowe są zapraszani tacy ludzie jak na przykład Edgar Morin, który jest twórcą pojęcia nowego humanizmu. I Edgar Morin jest jakby jednym z głównych ideologów służących tak zwanej Agendzie 2030, opracowanej przez Organizację Narodów Zjednoczonych. 14 maja 2020 roku było przygotowywane wielkie spotkanie ministrów edukacji narodowej i ministrów zdrowia państw członkowskich ONZ w Rzymie. Miał temu towarzyszyć Festiwal Różnorodności, zorganizowany wzdłuż Via della Conciliazione, czyli tej głównej trasy wiodącej do Bazyliki Świętego Piotra. To jest w ramach zagospodarowywania miejsc świętych, symboli świętych, także wartości, które kojarzą się do tej pory z dobrą nowiną, z chrześcijaństwem. I miał być podpisany także nowy pakt o edukacji planetarnej bądź zglobalizowanej. To jest jeden z tych nielicznych powodów, dla których ja Panu Bogu dziękuję, że przyszła epidemia. Bo te wszystkie stoliki z programami, planami zostały nagle wywrócone. I trzeba było z tym zaczekać. Te rzeczy zostały podpisane. Czyli nie ma tak, że to się wszystko kończy dobrze. Ten pakt został podpisany, ale już bez udziału zainteresowania kamer największych telewizji czy portali internetowych światowych. To miało być święto właśnie, o którym marzył Edgar Morin. To znaczy, on nas przekonuje, że nowe chrześcijaństwo ma wytworzyć poprzez edukację zglobalizowaną nowego człowieka. A nowy człowiek to jest człowiek, którego wrażliwość zostaje
wytworzona, rozwinięta, wysublimowana w stronę pojęcia Matki Ziemi. Czyli Matka Ziemia ma zastąpić niebiosa. Już nie Matka Boża, już nie Boża Opatrzność, już nie eschatologia, tylko Matka Ziemia. Ona jest naszą żywicielką, ona nam dała istnienie i ona nas kiedyś także przyjmie na odpoczynek. Więc wszystkie ręce na pokład. Cała nasza wrażliwość, poczynając od nauki, poprzez edukację, poprzez kulturę, ma służyć dobru Matki Ziemi. Proszę Państwa, jeśli żyjemy taką apoteozą wielkiego, fałszywego macierzyństwa, to niewiele trzeba, żeby potem się zafascynować paciamamą, czy innymi symbolami, czy matką pluralistką, czy po prostu chodzi o to, żebyśmy wyjechali z autostrady do nieba. I żeby nas namówić w jakiś sposób do tego, żeby wziąć drogę alternatywną i żeby zająć naszą uwagę tym, żebyśmy zajmowali się sami sobą. Po prostu nie myśląc już o Chrystusie, nie myśląc o niebie, albo myśląc, że za tym wszystkim stoi Chrystus. Bardzo dużo dzisiaj tak zwanego rozproszonego antychrysta widać w inicjatywach duszpasterskich, czy misyjnych także, czy kulturalnych Kościoła, które są organizowane pod szyldem chrześcijaństwa, gdzie Chrystus jest potraktowany tylko jako pretekst do zajęcia się czymś innym, ale nie jest celem. No, można się zająć klimatem, segregacją śmieci, obserwacją zmian pogodowych i tak dalej. Różnorodnością, pluralizmem. Sztuką, wyzwalaniem i tak dalej, byle nie Chrystusem, bo to wiadomo szkodzi, jak to wielu uważa. Ale właśnie, to jest, że są tacy, którzy chcą nas zepchnąć z tej autostrady do nieba, pochodzenia różnego, którzy mają w tym interes, być może są tym rozproszonym antychrystem, no to jest jakoś tam zrozumiałe, to Pan Jezus o tym mówił. Natomiast co gorsze, że są wewnątrz Kościoła takie osoby, takie środowiska, które z tym współdziałają, a czasami są nawet taką awangardą tego spychania z tej autostrady. Ja mam takie pytanie, bo taka mi się refleksja nachodzi, czy ci ludzie są jeszcze pewni swojej wiary? Bo ja myślę, że tu jest gdzieś jakiś problem, że tej wiary już tam nie ma. To może brzmi strasznie, ale takie mam wrażenie, że bo gdyby ktoś miał wiarę, to by tak nie robił. To jest odejście jakieś całkowite od wiary. Na pewno to nie jest problem samej wiary. To znaczy, to nie jest problem, czy wierzysz, tylko w co wierzysz. Co cię przekonuje. Co cię ostatecznie inspiruje. No, jeśli chodzi o nasz biedny Kościół, to już od dawna się już mówi o tym, że nawet pamiętam ksiądz prymas Józef Glemp. To było jedno z ostatnich jego spotkań z seminarzystami w Warszawie. Byłem na tym spotkaniu przy okazji Bożego Narodzenia. I on powiedział taką rzecz urzekającą moim zdaniem, bo powiedział tak. Ja tutaj w tym seminarium zacząłem się uczyć, kiedy były jeszcze... brakowało dachu, były rozwalone ściany i myśmy przygotowywali się tutaj do bycia kapłanami i mieliśmy świadomość, że wychodzimy, jesteśmy posłani do świata, który jest dla nas wrogi. Bo wtedy był komunizm, wtedy był szalejący ateizm i idziemy na zwarcie, idziemy do walki, ale nam było łatwiej, ksiądz prymas powiedział, niż wam dzisiaj, bo myśmy wiedzieli, gdzie jest wróg. I skąd strzelają. Natomiast dzisiaj wy idziecie do walki, do świata i nie wiecie. Bo szyldy wam tego nie powiedzą, ani także uśmiech przyklejony do twarzy wam tego nie zakomunikuje. Bo wróg jest dobrze ukryty. To jest, ja się powołuję we wstępie tej książki na taką intuicję, którą znalazłem u Massimo Cacciariego. Miałem honor poznać osobiście pana profesora Cacciariego. Był bowiem przez kilka kadencji burmistrzem Wenecji, gdzie ja spędziłem czas na stażu naukowym. I Cacciari jest bardzo uczciwym człowiekiem. Jest kłótliwym, jest emocjonalnym. Biada temu, kto się znajdzie w konflikcie z Cacciarym. Ale to jest człowiek, który jest przekonany, wierzy. On się deklaruje jako agnostyk.
do kościoła mu nie jest po drodze. Natomiast mówili mi na Uniwersytecie Weneckim, że nikt nie mówi tak urzekająco o Chrystusie jak Cacciari. I Cacciari zajął się, jedna z ostatnich jego książek jest poświęcona katechonowi. Właśnie. Nawet jest taki tytuł, ten, który spowalnia. Colui che frena. I tam wewnątrz on posłużył się takim porównaniem wziętym z mitologii greckiej. Mówi, do niedawna jeszcze, jeśli był plan niszczenia kościoła, to ten plan polegał na uderzeniu w kościół. Czyli wiadomo, że przepraszam bardzo za kolokwiali, żeby go szlak trafił. I w ten sposób walczono z kościołem, w ten sposób walczono z duchownymi, z wierzącymi. I tu pewnie są osoby, które mają tego typu doświadczenia. I przed nami także nasi dziadkowie, pradziadkowie też bardzo cierpieli z powodu właśnie tej wojny wytoczonej Bogu, chrześcijaństwu, kościołowi. I mówi, że to były czasy rewolucji. I to były czasy Prometeusza. Prometeusz, tytan z greckiej mitologii, który robi wszystko, żeby wykraść ogień Bogu, czyli wypowiedzieć, rzucić w twarz Bogu wyzwanie, zbuntować się, pójść z bogami na wojnę. Natomiast jest w mitologii drugi tytan, który nazywa się Epimeteusz. I ten Epimeteusz, jego imię oznacza dokładnie ten, który działa w spak, a więc mamy antychrysta. I Epimeteusz to był człowiek, który nie zajmował nigdy żadnego stanowiska. On był płynny. Proszę zwrócić uwagę, dzisiaj młodzież idąca studiować nauki prawne, czy psychologiczne, czy humanistyczne, zaczytuje się Zygmuntem Baumanem. Przy tej samej Via Conciliazione ja widziałem w tej księgarni bardzo blisko Bazyliki Świętego Piotra na witrynie książki Zygmunta Baumana. To jest coś, co mnie zszokowało. Tak, we Włoszech moi przyjaciele, z którymi studiowałem na filozofii współczesnej, młodsi ode mnie, to oni się zaczytywali Baumanem, Raymondem Panikarem, czyli właśnie filozofią płynności, niespecyficzności, tego, czego się nie da ująć. Wszystko jest zależne od formy, którą my rzeczą nadamy, więc wszystko, nieważna jest prawda, ważna jest interpretacja. Epimeteusz w mitologii greckiej, czyli ten, który działa w spak, który nie zajmuje stanowiska, który wszystko rozbełta, który wszystko rozwadnia, on mimo tego, że przestrzega go Prometeusz przed tym, poślubia Pandorę i dochodzi do otwarcia puszki z nieszczęściami. I jakby no, to jest punkt widzenia Cacciariego, ale moim zdaniem dotyka jakby istoty sprawy, nerwu sprawy. Widzimy dzisiaj, jak działania wojenne toczą się. Najbardziej niebezpieczną formą ofensywy jest forma z wody i z powietrza. Bestia, która pojawia się w Apokalipsie, pierwsza bestia, która zapowiada właśnie pojawienie się antychrysta, to jest bestia wyłaniająca się z wody. Czyli to jest ten, który wszystko rozwadnia, który próbuje nam wypłukać pojęcia, znaczenia modlitw, znaczenia postaw, że będziemy robić rzeczy, nie wiedząc już, jaki to ma sens. Od dawna się mówiło na przykład w naszej ojczyźnie o tym, że jest wielu ludzi na świecie, w Europie Zachodniej na przykład, w efekcie rewolucji neomarksistowskiej czy seksualnej, wielu ludzi odeszło od kościoła. Kościoły opustoszały. Natomiast wielu ludzi deklaruje się jako religijnymi, tylko straciło zainteresowanie praktykowaniem. Natomiast u nas był efekt odwrotny, taka jakby polska specjalność, że mamy wielu ludzi, którzy w nic nie wierzą, poza ceną benzyny, a mimo tego praktykują. Jest taki praktykujący niewierzący. Praktykujący niewierzący. Nie? Papież Benedykt to nazywał zjawiskiem neopogaństwa w kościele. Przy czym dawniej w kościele poganie, jeśli byli, to oni szukali drogi do nieba i pragnęli dojść do chrztu, a dzisiaj mamy do czynienia z ochrzczonymi, czasami przepuszczonymi także przez pierwszą katechezę szkolną, praktycznymi neopoganami, czyli tymi, którzy
Mogą śpiewać, my chcemy Boga, Panno Święta, ale w praktyce jesteśmy już poganami, czyli politeistami. Jesteśmy już, mamy wiele bóstw, już nie przywiązujemy wagi do tego, kto jest Bogiem, że Bóg jest jeden i że Mesjasz, Zbawiciel nosi imię Jezus Chrystus. Nowa forma religijności, właśnie taka płynna, niespecyficzna, która dzisiaj przejawia się w młodym pokoleniu i w ich koryfeuszach. To znaczy nowa religijność nie stawia w centrum Boga, a tym mniej Chrystusa. Nowa religijność stawia w centrum absolut, czyli absolutyzowanie wszystkiego. Seks, über alles. Zmiana płci, über alles. Ekologia, über alles. Zdrówko i tak dalej. Nie? Czyli absolutyzowanie, doprowadzanie do rozmiarów zjawiska religijnego. Czegoś, co jest tylko stworzeniem, co człowiekowi powinno służyć po to, żeby mógł osiągnąć chwałę Boga. Właśnie to zacieranie, rozmywanie jest bardzo niebezpieczne. Właśnie, tu ksiądz profesor wspomniał o postaci arcybiskupa Sheena. Wystarczy popatrzeć, co się dzieje, co się stało z jego beatyfikacją, która właściwie została odwołana z dnia na dzień. To już było wszystko zorganizowane, cały obrząd miał być przeprowadzony i nagle okazało się, że nie. Bo prawdopodobnie ksiądz arcybiskup szkodzi nadal tym, co mówił, tym, co pisał. I ta sprawa została schowana, tej beatyfikacji nie ma. Nagle jakieś ponoć dokumenty wyszły i teraz jest zatrzymane. Druga sprawa a propos tej wody, to dlatego też pewnie ten obraz Chrystusa kroczącego po morzu był tak dla Żydów i dla tego środowiska przejmujący, bo to jest Chrystus, który chodzi po wodzie, z której wychodzi bestia, więc o tym też pewnie warto pamiętać. Ale jest takie pytanie, no co z tym zrobić, by nie powiedzieć, to działać, ale to takich klasyków nie cytujmy, ale te lekarstwa się nam podsuwa. Ale można odnieść wrażenie, że te lekarstwa, mówię ze strony kościelnej, jak gdyby zbrnięciem w ten kryzys dalej. Czyli jak gdyby może być upajaniem się tym, co jest złe. Proponuje się nam teraz synodalność jako remedium na wszystko. Gdybym księdza profesora poprosił o odniesienie tej kwestii synodalności, bo jest to słowo, które jest takim obecnie bardzo, bardzo modnym i w takiej kościelnej politycznej poprawności jego krytykowanie raczej się nie powinno robić. I właśnie tym sposobem pan redaktor, mój przyjaciel, w dniu dzisiejszym próbuje mnie wprowadzić na pole minowe. I przez to wiemy, że ksiądz nie unika trudnych pytań i trudnych odpowiedzi, bo jest ksiądz taki, że nie unika. I dlatego pytamy. Nie boję się tego tematu, dlatego ja jestem, szczerze mówiąc, od samego początku to mówię, deklaruję, jestem pełen nieufności wobec tego pojęcia. Synod poświęcony synodalności jest, ja z jednej strony szanuję i respektuję to, że papież szuka jakichś nowych dróg. Zadeklarował to jeszcze jako kardynał elekt. Czyli przed wyborem na stolicę Piotrową, że on będzie szukał właśnie nowych dróg, będzie pytał się o znaczenie paradygmatów i tak dalej. Teraz powołał się, jest to trochę w języku czy w zapowiedziach Ojca Świętego wciąż mało wyjaśnione, enigmatyczne, że powiem. Nie, na przykład jeśli Ojciec Święty mówi, że synodalność dla Kościoła jest tym, co chce Bóg. No ale brakuje nam, kiedy Bóg wyraził tę wolę, jakim gestem, jakim znakiem, jakie to ma odniesienie do Bożego objawienia, Pisma Świętego. Ciągle nie wiemy, to jest dla nas wyzwaniem. Czy tak samo posłużenie się cytatem z Yves Congara, teologa dwudziestowiecznego, dominikanina, gdzie Ojciec Święty właśnie przywołał fragment z Congara, że dziś nie potrzeba tworzyć nowego kościoła, my potrzebujemy kościoła innego. Ale innego to znaczy jakiego? Co w tym kościele jest nie tak? Mając i w tej chwili jako narzędzie używa się właśnie tej tak zwanej synodalności. Synod był od samego początku w historii wrażliwości Kościoła jako narzędzie.
To narzędzie od początku służyło w dwóch celach. Kiedy została zagrożona prawda spoczywająca w depozycie wiary oraz jedność Kościoła, czyli przeciwko herezjom albo przeciwko schizmom. I wtedy to jest jakby mechanizm obronny Kościoła, że wtedy Kościół zwołuje się, pasterze zwołują się, zaczynają się modlić, szukają pierwszeństwa Boga, żeby jakby wzmocnić nasłuch na to, co Duch Święty powie, co jest w Słowie Boga, żeby znaleźć potem drogi wyjścia. Zawsze od samego początku my mamy ślady pojawienia się synodów już od II wieku chrześcijaństwa. Jest taka praca profesora Barana i profesora, dwóch jezuitów, którzy właśnie gromadzą zasoby archiwów Kościoła dotyczące synodów. I synod od samego początku, pierwsza rzecz, był kierowany zasadą synodos episcoporum est. Czyli synod jest zwołaniem pasterzy, biskupów. Owszem, biskupi mogą zapraszać inne osoby do synodu. Natomiast mamy dzisiaj właśnie synod poświęcony synodalności. Co to jest synodalność? Nie wiemy. Było jedno spotkanie w Warszawie, gdzie promowaliśmy ogień w kościele i ja nawet sobie pozwoliłem na taki żarcik, że postawiłem jako nagrodę, jako stawkę moją miesięczną pensję profesorską. W zamian dla tego, kto wyjaśni mi, czym ma się zajmować ten synod. No i efekt był taki, że nie było chętnych. Powiedzieli mi, kiepsko zarabiasz. Dostałem tylko jednego maila, gdzie tam jedna pani mi napisała, no co ksiądz tutaj żartuje sobie. Przecież wiadomo, o co chodzi. Chodzi o to, że synodalność służy temu, że możemy wreszcie nagadać naszym proboszczom. Ale naprawdę nie ma innych okazji. Trzeba zorganizować dopiero taką kampanię. Tak, jeszcze przecież w parafiach, diecezjach, potem w Rzymie to cała machina jest poruszona tak. Względem tej synodalności. Właśnie, ale ja mam takie pytanie, tu ksiądz mówił o absolutyzowaniu pewnych wartości, zdrówka, do tego chciałbym wrócić, bo ksiądz bardzo ciekawy temat zainicjował, tego co zostało wyrządzone temu najmłodszemu pokoleniu podczas trwania tego, co nazywano pandemią, jakie krzywdy tutaj moralne i nie tylko w życiu religijnym, jak to społeczeństwo wyszło z tego zmienione, dotknięte, gdybyśmy temu się podejmowali refleksję. Mm-hmm, tak. Dobrze, jeśli mogę tylko jeszcze jedno zdanie, żeby zakończyć tamto. I teraz pada propozycja, żeby zwołać synod poświęcony synodalności, czyli synodalność, ość, izm, to są pewne pojęcia, które jakby miałyby dotyczyć konstytucji Kościoła, czyli sposobu funkcjonowania Kościoła, że Kościół będzie synodalny. No ale co tu powiedzieć, na przykład państwo organizuje konferencję, to znaczy, że państwo będzie konferencyjne? Czy na przykład rodzina żyje jubileuszami? Robimy teraz wszystko, żeby rodzina była jubileuszowa. Rozumiecie, mamy gdzieś do czynienia właśnie z tym baumanowskim wypłukaniem pojęcia. Posługujemy się pojęciem, które jest jak worek, do którego może każdy włożyć wszystko. I teraz metoda. Kiedyś było synodos episcoporum sunt, czyli to jest zgromadzenie biskupów i zaproszonych innych ludzi. Natomiast teraz synod odbywa się metodą zbierania danych do ankiety. Czyli jakby Kościół zwraca się do swoich członków, żeby zapytać ich o opinię, w którą stronę idziemy. Bo synodein znaczy idziemy razem, ale dokąd idziemy? Po jakich drogach idziemy? Jakich butów potrzebujemy do tego? Jakie będziemy mieli wertepy, przeciwności? I teraz zwracamy się do członków Kościoła w sytuacji, gdzie przynależność do Kościoła jest problematyczna. Czy należy do Kościoła zarówno ten, co się ochrzcił i korzysta z sakramentów, jak i ten, kto został ochrzczony i dokonał apostazji?
Czy należy do kościoła ktoś, kto się deklaruje zwolennikiem muzyki satanistycznej i chodzi na Nergala, ale był ochrzczony? I jeszcze ma ślub kościelny. Rozumiecie państwo, jesteśmy dzisiaj w sytuacji niespecyficznej. A jeśli weźmiemy pod uwagę, że żyjemy w czasach ukrytej apostazji, to i zwracamy się o opinię do społeczeństwa, gdzie nie wiemy, gdzie są granice Kościoła. Pierwsza rzecz. A druga rzecz, pytamy się o opinię w sprawach wiary społeczeństwa, które od kolejnego już pokolenia jest poddawane dechrystianizacji i poddane eksperymentowi wielu rewolucji, które poprzez zmianę seksualności, zmianę stosunków produkcji, zmianę podejścia do pieniądza ma w efekcie wytworzyć nowe społeczeństwo, niechrześcijańskie. Czy my się zwracamy do chrześcijan? Zapraszanie do synodu, także właśnie takie gesty zapraszające na przykład zwolenników LGBT. Do Warszawy przecież. No Warszawie. No przepraszam, ale tak było. Na przykład idzie ze stolicy. Z góry mapy. Więc mamy taką sytuację niejasną, niepewną. Nie wiadomo, co chcemy osiągnąć i obawiam się, że synodalność jest tylko... I tu być może się narażę komuś. Moim zdaniem jest to zasłona dymna. Jest to kamuflaż, który jest potrzebny do tego, żeby ktoś, kto wie, co chce osiągnąć, mógł szybciej i łatwiej dojść do celu. Przeprowadzić swoje zmiany Kościoła. Nie budujemy nowego Kościoła, ale budujemy inny Kościół. Jaki Kościół? Rozumiecie państwo, że dzisiaj na przykład, w tym tygodniu była wiadomość, 3 archidiecezje hiszpańskie opowiedziały się za zniesieniem celibatu i udzielaniem sakramentu święcej mężczyznom i kobietom żonatym i zamężnym. Nie? Droga synodalna w Niemczech od dawna proponuje już błogosławienie par gejowskich. Ta sama droga synodalna w Niemczech, decyzja zapada na przełomie września i października ubiegłego roku we Frankfurcie nad Menem, a 2 tygodnie wcześniej synod w Bristol dla kościoła Anglii i Walii podejmują decyzję o powolnym demontażu sakramentu kapłaństwa. Jako już niepotrzebnego. Nie mamy powołań, mamy starzejące się duchowieństwo, jesteśmy mentalnie przywiązani do obecności księdza w kościele, wreszcie rozstajmy się z tym. I będziemy w tej chwili pompować kapłaństwo powszechne ludu Bożego. O właśnie, to się wykorzystuje, co właśnie... I to są rzeczy, to są rzeczy wszystko prawdziwe. Tylko są używane do celów nieprawdziwych. Czyli do osiągnięcia pewnej rewolucji. Być może ktoś pomyślał sobie, tak jak w Niemczech pomyśleli, że w drodze synodalnej niemieckiej postawiono jako ideał neoluterański kościół niemiecki. I że my jako katolicy musimy dojść do tego samego statusu. A kościół luterański świetnie wpisał się w rzeczywistość poznowoczesnego państwa, społeczeństwa, czyli idziemy drogą do samounieważnienia się kościoła, czyli żeby kościół był przetrwał, musi zrezygnować, zdezerterować z większości swoich zadań. Bo co to za kościół, przepraszam, co to za ojciec, który nie stawia swoim dzieciom wymagań? Ojciec, który zgadza się na wszystko. Stosuje zasadę miłosierdzia i miłości na zasadzie: synu, chcesz jechać pod namiot z dziewczyną czy z chłopakiem? Love is love. Będziesz prezydentem. Rozumiecie? No, miłosierdzie jako przymykanie oczu na wszystko. W tej chwili Włochy są poruszone, bo w Kremonie, to jest diecezja blisko Mediolanu, w ubiegły weekend zorganizowano festiwal, katolicki festiwal LGBT. I poza zorganizowaniem parady LGBT wraz z biskupem i z przedstawicielami kościoła, także sprofanowano postać papieża Franciszka, przebierając go za Irokeza.
Oczywiście wizerunek, a przede wszystkim sprofanowaną Matkę Bożą. Matka Boża została przedstawiona jako lesbijka z piersiami gołymi. Ale słuchajcie, drodzy Państwo, to was bulwersuje dzisiaj. Ale jeśli to się powtórzy w 100 innych miejscach, my się do tego przyzwyczajimy. Zresztą w Polsce mieliśmy Matkę Bożą Częstochowską z nimbem tęczowym. I też została do Kremony. Też została do Kremony przywieziona i użyta. Środowiska katolickie, liberalne, lewicowe, które mówiły, że ich to nie obraża. Tak. Że ich to nie obraża, że to jest okej. Okay. No właśnie to jest to łamanie, przekraczanie tych kolejnych granic. Taka malutka gloza jeszcze tylko, jest bodaj w teorii zarządzania, tak jak zwracałem uwagę na to, że instytucja, która zaczyna się zajmować tylko sama sobą, jest w bardzo poważnym kryzysie i kto wie, czy nie grozi jej, powiedzmy, upadek. To mówimy o firmie, o przedsiębiorstwie. No to z tego, co ksiądz mówi, to zajmowanie się samą sobą jest właśnie tą synodalnością trochę. Dlatego też w książce nie tylko skoncentrowałem się na opisywaniu zjawisk, czyli samej postaci biblijnej antychrysta czy teologicznej, ale także próbowałem jakby zderzyć różne zjawiska, różne prądy, różne aktualne sytuacje, z którymi mamy do czynienia, żeby jakby próbować go rozpoznać na różnych polach działania, nie tylko na polu religijno-teologicznym, ale także w dziedzinie bioetyki, w dziedzinie medycyny, także filozofii przyszłości. To są teraz w tej chwili na przykład nasz rząd chce doprowadzić do wprowadzenia dwóch przedmiotów równoważnych i obowiązkowych, czyli religii albo etyki. Przy czym, no, co będzie proponowane dzieciom i młodzieży w ramach zajęć z etyki czy z bioetyki? Czy będzie proponowany Peter Singer, który dostał w tej chwili odpowiednik Nagrody Nobla na polu, na płaszczyźnie współczesnej filozofii za promowanie nie tylko możliwości uśmiercania dzieci do 9 miesiąca ciąży, ale także jest zwolennikiem i daje argumentację filozoficzno-etyczną za możliwością uśmiercania dzieci w pierwszych tygodniach po urodzeniu, niemowlaków. Zmieniając pojęcie osoby, zmieniając w związku z tym także pojęcie praw człowieka. Czy będziemy promować innego bioetyka kanadyjskiego Engelharda, który jest na przykład za tym, żeby poszerzyć pojęcie osoby, oderwać go od natury człowieka ludzkiej i rozciągnąć go na niektóre bardziej rozwinięte gatunki zwierząt. W Hiszpanii w parlamencie jest już frakcja, która się tego domaga. I niektórzy próbują udowadniać, że osobą się jest nie w oparciu status ontologiczny bycia człowiekiem, ale w oparciu o pewne właściwości, które się ma bądź nie ma. I teraz musimy się umówić na tę wiązkę właściwości, czy to będzie zdolność odczuwania bólu, czy to będzie zdolność świadomości, czy samoświadomości, umiejętność uczenia się. No bo w związku z tym, jeśli osobą jest ktoś, kto dysponuje pełną świadomością albo stopniem rozwinięcia świadomości, no to zgodzicie się Państwo, że bardziej na osobę zasługuje zdrowy szympans czy delfin niż na przykład mój tata, który leżał w szpitalu w ostatnim czasie z ograniczoną świadomością, czy wiele innych osób, które na przykład jak Eluana we Włoszech, czy jak on się nazywał ten chłopczyk mały w Wielkiej Brytanii? Elfie, którego można w majestacie wyroku podjętego sądownie uśmiercić poprzez zagłodzenie. Rozumiecie, to tutaj jakby czym jest dzisiaj na przykład w ustach arcybiskupa Betzinga czy kardynała Ollericha? Jako jeden z celów synodalności w Kościele wsłuchanie się w nowoczesne osiągnięcia nauki oraz w głos opinii
publicznej, społecznej. To ja podrzucę jeszcze takie pojęcie transhumanizmu Yuval Harari, a może jego będzie się uczyć osoby, która mówi, że człowiek się już jako taki kończy i teraz te nowe istoty jakoś połączone komputerowo, świadomość i tak dalej. To może jest, to może jest nasza przyszłość. Zresztą Harari jest tak obrotny, że w Polsce i na prawicy, i na lewicy był przejmowany, ale to jest na inną dyskusję. Czy jeszcze o tej synodalności? Nie, nie, już nie. Tylko... A to zdrówko może ewentualnie? Czy o tym zdrówku? Ksiądz sam chciał, sam wrzucił temat. No, zdrówko w tej chwili stało się jeszcze bardziej ważne po eksperymencie, który przeszliśmy, po próbie pandemii. Ja nie przeczę. Pandemia istniała i wiele osób zetknęło się z poczuciem, gorzkim poczuciem straty. Wiele ludzi dzisiaj, którzy byli, pracowali, byli proboszczami, byli profesorami uniwersyteckimi, lekarzami, dentystami, już ich nie ma, bo przegrali wojnę z chorobą. A jednocześnie też pandemia wywołała powszechny lęk. I ten lęk też, nie możemy zaprzeczyć, został też w jakiś sposób zagospodarowany. Jest próba zagospodarowania tego lęku. Pismo Święte mówi wyraźnie, list do Hebrajczyków, że człowiek na skutek strachu przed śmiercią staje się niewolnikiem czynienia zła. To jest diagnoza, którą stawia Pismo Święte. Czy można w tym świetle odczytać cały szereg prawnych udogodnień, które następowały w 2020 i 2021 roku w celu ułatwienia aborcji. Na przykład w Wielkiej Brytanii wprowadzono praktykę aborcji domowej. Czytałem, to były dane z ubiegłego roku, z listopada. Mówiono o 1500 przypadkach śmierci kobiet na skutek właśnie wprowadzenia tej procedury aborcji domowej. Ktoś wystawia rachunek za to? Ktoś pyta o to, czy na przykład eutanazja. Eutanazja była wcześniej, była wprowadzana w różnych krajach, ale eutanazja też była obwarowana różnymi przepisami, żeby była kontrolowana, chroniona. A w tej chwili pod płaszczykiem pandemii dwa kraje europejskie wprowadziły pełny dostęp do eutanazji, Hiszpania i Austria. A poza tym w wielu miejscach w ramach tak zwanych świadczeń medycznych wprowadzono uproszczoną eutanazję, bo wiele ludzi czuje się niekomfortowo po lockdownie. Czuje się niekomfortowo bardzo po trzeciej szczepionce. Wiele osób doświadczyło samotności, doświadczyło lęku. Moja znajoma, lekarz-psychiatra z Warszawy, mówiła mi rok temu już, nawet sobie nie zdajesz sprawy, jak wystrzeliły w górę wskaźniki psychopatologiczne wśród nastolatków i dzieci. I w związku z tym także samobójstwa, próby odbierania sobie życia, sznitowanie siebie, różne formy depresyjne. I w związku z tym wiele osób, które znajdowało się w tak zwanym dyskomforcie psychicznym, chciało skrócić swoje cierpienie. Więc prawo pod płaszczykiem pandemii wychodziło naprzeciw. I można było, w niektórych krajach można zamówić kurierem. Po konsultacji z lekarzem i po osiągnięciu zgody lekarza można kurierem zamówić pastylkę śmierci. Idziemy w tę stronę. Tak wygląda taniec wokół złotego cielca, który się nazywa zdrówko. I my wszyscy możemy dać się w to wciągnąć, że zdrówko jest najważniejsze. I ze względu na zdrówko możemy zamykać ludziom kościoły, kazać ludziom siedzieć w domach, spędzać najważniejsze święta i uroczystości rodzinne w samotności, kazać młodym ludziom, dzieciom przechodzić, oświętować urodziny, osiemnastki w samotności. Nikt nie policzył psychicznych kosztów. Ja znalazłem badania przeprowadzone tak szeroko przez Uniwersytety Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch i Kolumbii dla porównania,
I z tych badań, to były badania na koniec 2021 roku, czyli aktualne, wyszło, że w naszym zachodnim społeczeństwie 41% osób znosi koszty w ten sposób przeżytej pandemii. To są niewyobrażalne dane. To znaczy, że jak jest wniosek, że jeśli chodzi o nasze zdrowie psychiczne, siedzimy na beczce z prochem. I teraz w związku z tym ktoś, zwolennik złotego cielca zdrówka, próbuje nas przekonać, że sens życia jest związany ze zdrowiem. A więc, drodzy Państwo, jeśli macie problemy z oddychaniem, jeśli macie problemy z nadciśnieniem, z sercem, to znaczy, że zostaje zakwestionowany wasz sens życia. Tak samo jak sens życia jest związany z młodością. Dlatego dzisiaj ludzie wariują w temacie walki z PESEL-em. PESEL-em. PESEL-em, tak. Żeby się odmładzać nieustannie, żeby trzymać się nieustannie w formie, żeby wyglądać. Mamy coraz częściej do czynienia z jednej strony z napędzaną wśród młodych ludzi rewolucją niechęci do starszych, bo my jesteśmy w oczach młodych ludzi tak zwanymi dziadersami. Dawniej jeszcze funkcjonowały autorytety, funkcjonowali eksperci. Bardzo często ekspert był trochę posiwiały. W związku z tym, że musiał nabrać doświadczenia, coś osiągnąć w życiu, nauczyć się. Była mądrość w ten sposób przekazywana także przez dziadków, rodziców, nauczyciela, księdza. My wszyscy dzisiaj jesteśmy w oparciu o kult zdrowia, czyli dobrego samopoczucia, młodości, jesteśmy dziadersami. Dziadersów nie tylko się nie słucha, dziadersów się lekceważy, dziadersów się wyśmiewa, ale dziadersów się także zostawi w biedzie. Dlatego musimy co? Budować DPS-y? Musimy budować domy starości? Albo w oczach młodego pokolenia będziemy wszyscy kandydatami do szybkiej eutanazji? Rozumiecie, to są zmiany, które się dokonują na poziomie właśnie odczuwania etycznego. To jest właśnie to wypłukiwanie wody, poprzez wodę wypłukiwania substancji chrześcijańskiej, w której my jako pokolenia wzrastaliśmy. Z tego się wzięła Polska też, jako tożsamość. Będziesz kochał Boga, będziesz kochał bliźniego twego jak siebie samego. Jeśli przyjdzie co do czego, to ofiarujesz swoje życie. Jeśli przyjdzie konieczność, to przebaczysz. Będziesz płakał, pójdziesz się wyspowiadać, będziesz się przytulał krzyża, ale pokonasz wiele, wiele trudności. A dzisiaj? Gdzie młodzi ludzie mają szukać oparcia? W Wiedźminie? Tak działa antychryst. On jest bardzo niebezpieczny. Ale ja w książce nie koncentruję się tylko na tym. Szkoda, przepraszam, że tak dużo się zajmujemy antychrystem. Bo ja w książce chciałem przywołać też wiele postaci, moim zdaniem, wartościowych. I wartościowych bohaterów tej książki. Żeby pokazać, w jaki sposób się zmagać też z antychrystem. Jak się ludzie zmagali z antychrystem. Z antychrystem obecnym w filozofii, w przestrzeni właśnie polityki czy opinii publicznej, w przestrzeni Kościoła. Dlatego na przykład, jeśli chodzi o zmiany w Kościele, przywołuję postać Romano Amerio. Kto by tam czytał grube książki Romano Amerio? A to był mistrz w stawianiu diagnozy. To był człowiek, który nie tylko umiał nazwać problem, który może być bardzo niebezpieczny dla naszej wiary, a w związku z tym także dla naszego życia rodzinnego, dla naszego życia, dla naszych relacji, dla przyszłości Kościoła, ale umiał to uzasadnić. Czy tak samo przywołuje postać Johna Henry Newmana, który już ponad 100 lat temu, jako konwertyta, przestrzegał przed niebezpieczeństwem w Kościele katolickim przesiąkania, przenikania mentalności katolickiej liberalizmem, czyli idolem wolności, która jest oderwana od Chrystusa i od nawrócenia.
przywołuje księdza Dolin d'Orłotol, żeby pokazać w jaki sposób także, co ten człowiek przecierpiał, pragnąc być wierny Ewangelii i wierny męce Chrystusa, wierny krzyżowi. Także jako kapłan, czasami płacząc nie z tego powodu, że poszargano jego samego, tylko jeśli płakał, jeśli narzekał, to dlatego, że poszargano godność kapłańską jego. Przywołuje także Antonio Rozminiego, przywołuje Benedykta. No właśnie takie różne postaci, które mogą nam posłużyć też jako światło. No, tutaj w kontekście tego tematu, który wcześniej był, to postać Elżbiety Galgoczy jest bardzo, bardzo interesująca. Cierpienie, którego się unika, cierpienie, którego najlepiej skrócić właśnie eutanazją, kapsuła eutanazyjna. I albo ideologicznie, no tutaj niedaleko, no relatywnie niedaleko szpital psychiatryczny w Kobierzynie, w tym roku jest rocznica zbrodni niemieckiej na pacjentach tego szpitala i tu było to życie niewarte życia, to jest to określenie tam funkcjonowało, tak, takie funkcjonowało. Też mam wrażenie, że ta filozofia określania, które życie jest warte przeżycia, a które nie, obowiązuje dziś i tutaj się można obrażać, ale ona z ducha jest z tamtych czasów. To ci zbrodniarze to wprowadzali w czyn. Dzisiaj są ci sami, też może nie sami, kontynuatorzy tej filozofii, chociaż by się na pewno obrazili. Osoby uciekające przed wojną, kobiety, no to największym zmartwieniem było to, żeby one się dowiedziały, jak jest w Polsce prawo aborcyjne, bo tam jest inne, u nas inne i te środowiska apelowały, żeby to właśnie robić, stać i mówić o tej aborcji. No to co trzeba mieć w głowie, żeby tym ludziom, tym dzieciom, które jeszcze się narodziły, które tą granicę jakoś przekroczyły, uciekły przed wojną, mówić, a my cię tu możemy zabić. Cieszysz się? Taki jest wspaniały, tak cię ugościmy, że ci damy szansę cię zabić. Tamtąd uciekłeś, to tutaj cię dopadniemy. Tu te maski opadają antychrysta, mam wrażenie. To już nie jest Sołowio, ten uśmiechnięty kusiciel czy truciciel, tylko to jest bardzo szkaradna i paskudna twarz, by nie powiedzieć gorzej. Nie ma ksiądz profesor wrażenia, że te maski coraz częściej opadają? Ja bym chciał, żeby opadały. Mhm. One dla mnie, czy według mnie, opadają zbyt wolno. Mhm. W niewielu przypadkach. Czasami antychryst nosi wiele masek. Albo je wymienia na inną. To jest niebezpieczeństwo. No, naturą antychrysta jest posługiwanie się oszustwem, kłamstwem, uwodzeniem. Nie wiem, co jeszcze powiedzieć. To może oddamy głos Państwu. Są na pewno pytania, tylu z Państwa.